Siemanko, z tej strony Steve. Jestem już 10 dzień w Szkocji. Jak na razie, jak widzicie za oknem, pogoda angielska, czyli pada i wieje. Na razie muszę oczekiwać na rozmowę, interview odnośnie insurance number, którą jutro będę miał właśnie w Edynburgu. Niestety teraz się ponoć pozmieniało, więc bez tego insurance number po prostu nic tutaj nie załatwicie. Ja nawet mam problemy obecnie z bankiem, ponieważ wymagają tego do założenia konta, nieważne czy to będzie Royal Bank of Scotland czy Scotland Bank. No bez tego po prostu tutaj będziecie czekać tak jak ja właśnie czekam od tamtego tygodnia i no będziecie zmuszeni siedzieć. Ewentualnie możecie sobie, tak jak ja, przez ostatnie parę dni roznosiłem CV, ale na razie jakoś brak odzewu, także będę musiał chyba poszukać w Edynburgu. Także jutro jak pojadę na interwiu, pewnie jakiś CV sobie tam poroznoszę. Mam nadzieję, że coś znajdę sobie tutaj, ponoć w agencjach ponoć dużo pracy mają, ale no, trzeba mieć ten cały insurance, bez tego ja nie rusz. Co mogę powiedzieć o Szkocji? Na razie jest tak średnio, bym powiedział, że nad bym mógł rzec, że jest tragicznie. Bez tego całego insuransu czuję się tutaj po prostu tak jak w Polsce. Tyle, że tutaj na razie przynajmniej ciężko mi zrozumieć, co tam w ogóle Szkoci gadają, ponieważ oni mają te swoje buły w ustach i i praktycznie co drugie słowo to praktycznie w ogóle totalnie nic nie rozumiem, co oni tam gadają. Jeszcze jak coś gadałem po angielsku to jeszcze pół biedy, ale jak już po tym swoim szkocku to już masakra. Także jeśli myślicie, że w Szkocji jest fajnie, no to może jest fajnie pod warunkiem, że się nauczycie tego ich dialektu, czy jak to się nazywa. W przeciwnym wypadku czeka was tutaj małe rozczarowanie, ponieważ po prostu nie porozumiecie się tak w takim stopniu, jakbyście myśleli. W Londynie czy gdzieś tam w zwykłej Anglii podejrzewam, że nie mielibyście żadnych problemów. Tutaj niestety już trochę ciężej z tym jest, ze względu, że oni gadają po swojemu i raczej się nie będą przestawiać na zwykły angielski, bo to dla nich jest narodowy, ojczysty język, więc cóż. Co do samej pogody, mogę powiedzieć, że raz wieje, raz jest w miarę ciepło, a raz cały dzień pada, tak samo jak właśnie dzisiaj. Także będziecie musieli się przyzwyczaić do takiej pogody, jeśli chcecie tutaj mieszkać. Ja już po prostu mam pogodę gdzieś, już bym wolał iść sobie do pracy i pracować i mieć na tą pogodę gdzieś po prostu wywalone. Także można jeszcze powiedzieć, jest tu dość sporo różnych sklepów, przynajmniej w moim Livingston. Do centrum miasta mam około 10-15 minut drogi, także nie jest daleko. I praktycznie wszystko się tam znajduje, od powiedzmy zwykłego sklepu, hipermarketów, kina, McDonald'u, chyba tam jest ze 2 albo 3 nawet. No, po prostu wszystko w jednym miejscu. Co byście nie chcieli, to możecie praktycznie kupić. Niestety z pociągami przynajmniej tutaj jest problem, ponieważ jak nie macie karty jakiejś tam Visa albo czegoś, no to sobie nie kupicie na przykład biletu. Bo jak ostatnio byłem, no to niestety, ale monet automat nie przyjmował. Także do banku najlepiej też od razu zaraz sobie po przyjeździe iść i wyrobić wszystkie te papiery. Na pewno dużo wam to ułatwi. Co do samych cen, na przykład w sklepach są bardzo, bardzo przystępne. W porównaniu do polskich, wiadomo, że tu jest inny przelicznik. No ale powiedzmy za, nie wiem, 8 funtów możecie sobie zrobić taką wyżerkę, w której w Polsce no to byście musieli wydać przynajmniej 30-40 zł. Także jest dość spora przebitka cenowo. No jest po prostu przeogromne mnóstwo produktów, czyli powiedzmy możecie sobie znaleźć 20 różnych rodzajów makaronów, 20 różnych
jakichś tam, nie wiem, energy drinków. Po prostu są ceny bardzo niskie i wszyscy kupują masowo, że tak ujmę. Co do jeszcze tutaj sklepów, po prostu na przykład jeśli zamierzacie się gdzieś przygotować na dłuższy czas, no to na pewno nie zabierajcie mnóstwa ciuchu, bo się po prostu totalnie nie opłaca. Po znalezieniu pierwszej pracy, nawet najgłówniejszej stawki, jesteście się w stanie ubrać, wyżywić przez przynajmniej, kurde, miesiąc, dwa, trzy z góry. Także tutaj ceny ubrań i żywności są strasznie niskie. Za powiedzmy 8 funtów możecie sobie kupić ciuch, który w Polsce kosztuje około, nie wiem, 1,5 stówy albo z 2 przynajmniej. Widziałem buty chyba Adidasa za, nie wiem, 50 funtów, a w Polsce kosztują 400, także no jest mnóstwo kasy mniej tutaj. Także ciuchów na wyjazd bym nie zabierał zbyt wiele, zresztą sam nie zabrałem wiele, bo nawet znajomi mówili, że się nie opłaca po prostu i później popatrzyłem do sklepu i faktycznie się nie opłaca. Poza godzinę pracy za najniższą stawkę możesz sobie kupić takiego ciucha, jakiego ci się tylko podoba. Są ciuchy za, powiedzmy, 20 funtów zwyż, ale to już są takie już raczej chyba mega markowe. Takie zwykłe też, powiedzmy, jakieś tam firmówki są w granicach około 10 funtów za sztukę, więc czy chcecie kurtkę, to nie ma znaczenia, czy chcecie dżinsy, wszystko jest dość tanie. Co do jeszcze może Szkocji. Przynajmniej w mojej okolicy jest dość bezpiecznie. Nie spotkałem się, żeby ktoś mnie zaczepiał czy coś tam. A raczej jest dość tak przyjemnie. Nawet wieczorami można spokojnie iść na luzie i się nie bać, że gdzieś tam ktoś wylezie z krzaków, jak to w Polsce może bywać, i natuczyć czy coś. Więc Livingston polecam jak najbardziej. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że w Edynburgu znajdę jakąś pracę, bo tutaj na razie jest trochę ciężko. Szczególnie, że nie mam tego insurance number. Może z czasem coś tutaj znajdę, ale na razie chyba spróbuję w Edynburgu coś poszukać i codziennie nawet dojeżdżać tam. Już stracę tą godzinę czy dwie dziennie, ale przynajmniej będę jakąś tam fuchę miał już. A jeśli się coś tutaj trafi, no to się przeniosę z powrotem tutaj, przynajmniej względem pracy, bo mieszkać raczej zamierzam tutaj cały czas. Także na razie tej części vloga będzie chyba koniec. Jak sobie coś wymyślę, jeszcze jakieś tematy czy coś na bieżąco będę rozwijać. Jeśli ktoś wytrwał do końca i oglądał moje durne gadanie, no to wielkie dzięki. Jeśli się spodobało, to dajcie suba i łapkę w górę. A jeśli wam się nie spodobało, to dajcie łapkę w dół. Przynajmniej będę wiedzieć, co było nie tak. Jeszcze dodajcie komentarz, co było nie tak, jeśli byście mogli. Także wielkie dzięki za oglądanie i na razie, cześć.